Amerykańska broń atomowa trafi do polskiego wojska? Taką sugestię wygłosiła niespodziewanie Georgette Mosbacher, odnosząc się do wątpliwości, jakie pojawiły się w Niemczech odnośnie uczestnictwa tego kraju w natowskim programie nuclear sharing. Wśród niemieckich polityków pojawiły się głosy wzywające do wycofania się z nuclear sharing i zrezygnowania z przechowywania na swoim terytorium broni USA. Polska przygląda się takim dyskusjom z ogromnym zainteresowaniem, gdyż zgłosiliśmy akces do programu jeszcze w 2015 roku. Jednak z politycznych powodów nie mieliśmy szans na otrzymanie broni atomowej. Czy USA rzeczywiście rozważają przekazanie broni atomowej Polsce? Analiza strategiczna NATO wskazuje, że w Europie Środkowej powinna znajdować się broń odstraszania. Tweet ambasador należy traktować jednak bardziej jako kuksaniec mający przywołać Niemcy do porządku, niż faktyczną ofertę złożoną Polsce. Takich spraw nie załatwia się przez media społecznościowe. Nasz kraj nie jest ostatnimi czasy postrzegany jako szczególnie stabilny, ani zachowujący pełną demokrację. Co prawda broń atomowa użyczana przez USA nie może być własnowolnie użyta przez kraj, który ją przechowuje, Polska nie stanowi jednak jeszcze dostatecznie wiarygodnego sojusznika, mimo wkupywania się w łaski zakupami F-16 oraz F-35, o których zresztą mówiliśmy w filmie widocznym na waszych ekranach. Zachęcam cię do kliknięcia w link oraz do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia.